Forum Bezpieczeństwa Gospodarki Morskiej. Jest to bardzo istotne wydarzenie, chociażby w kontekście tego, że coraz w większym stopniu cyfryzacja jest wykorzystywana i w transporcie morskim, i w obsłudze portów, również po tej stronie lądowej, i w energetyce morskiej. Będziemy niedługo budować farmy wiatrowe, co będzie miało ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej to nie jest tylko bezpieczeństwo samej żeglugi, czy załadunku, transportu, ale to jest przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich systemów elektronicznych, systemów komputerowych przed atakami hakerów, którzy mogą w złej wierze przejąć kontrolę nad statkiem, nad urządzeniami portowymi, nad siecią energetyczną i po prostu to wszystko wyłączyć, doprowadzając do ogromnej katastrofy. Jeżeli mówimy o dronach, czyli nowej technologii, która dokonuje wlotu, to jest problem nie tylko portów polskich i spółek Skarbu Państwa, ale jest problem całej Europy. Widzieliśmy, co się wydarzyło na Heathrow, brytyjskim lotnisku, że pojawienie się dwóch dronów w zasadzie zablokowało możliwość startu, lądowania, korzystania z tego lotniska. Wielomilionowe straty dla Brytyjczyków, dla tej linii komunikacji lotniska. W związku z tym, jeżeli u nas jest taka sytuacja, że jesteśmy portem nie tylko komercyjnym, ale portem podwójnego przeznaczenia, gdzie służymy również dla Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Sojuszu, w związku z tym siłą rzeczy jesteśmy zobowiązani do zapewnienia odporności na wgląd czy wlot dronów w sposób nieuprawniony. Można powiedzieć, że my nie tylko kontrolujemy przestrzeń powietrzną i wloty dronów dedykowanych i niedykowanych, ale jednocześnie wydajemy zgodę w sposób elektroniczny tym osobom, które mają poświadczenie, które mają licencję. Polskie farmy wiatrowe odegrają przede wszystkim bardzo istotną rolę w kwestii zabezpieczenia systemu elektroenergetycznego Polski w dostawy czystej energii. Będą stanowiły istotny przyczynek budowania bezpieczeństwa energetycznego państwa w kontekście transformacji energetycznej, którą z całą pewnością przechodzić będziemy w najbliższej dekadzie. Przemysł morski jest dla grupy PZU bardzo ważną gałęzią przemysłu. W tej chwili przygotowujemy się do ubezpieczeń morskich farm wiatrowych. Jest to duże wyzwanie ze względu na złożoność materii. Morskie farmy wiatrowe w Polsce jeszcze nie występują. W tej chwili prowadzimy pracę nad analizami ryzyka po to, żeby stworzyć modele ubezpieczeniowe, żeby móc zaproponować przedsiębiorcom, które będą tworzyły te farmy wiatrowe, jak najlepsze rozwiązania, jak najlepszy transfer ryzyka i w ten sposób wspomóc rozwój tej bardzo ważnej gałęzi dla polskiej energetyki i od strony ubezpieczeniowej przetransferować to ryzyko z tych inwestorów do grupy PZU.